I witam was, wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku z tej zagrajmy w Tomb Raider Custom Level na ślepo w kooperacji z Braveheart Sword. Jesteśmy w poziomie, o Matko Boska, The Fire Dragons, pierwsza część tego poziomu. Ze mną jest Frodzisława Siemano wszystkim, cześć wszystkim. i Torguniowa. Jakaś tam, nie wiem. Boże, jak ty mnie przedstawiasz, siemaneczko wszystkim. Na początku muszę tutaj liznąć, że obie dziewczyny mają tutaj. Ja pierdolę. Ej, nigdy więcej się nie widać już na odcinkach. Nie ma Że takiej Torgus i opcji. Frodo mają urodziny w styczniu. Wszystkiego naj. Dziękujemy, To dziękujemy. było takie wymuszone. Nie No no, dajcie dziękujemy. dziewczyny. Idziemy? Ale wiecie, że już poszedłem? O. Poszłaś? O kurde. Chodźcie, bo tu jest nieciekawie. Ej, no to poczekaj. No to pełznę. Pełznij, pełznij. Jeżeli miałeś problem z pokonaniem w tamtym odcinku rycerza, to tu będziesz miał większy, podwójny problem. O shit. O kurczę. O nie, rzeczywiście. Coś O pełznie. Boże. Święty Graal mnie goni. Święty Graal mnie goni. Ciekawe, czy on Dobra, jest. i w tym odcinku za wszelką cenę rozglądamy się wszędzie i mamy zdobyć trzy Tak. sekrety. Nie ma innej opcji. Ale O, on nie był trudny. włączyłaś czas, Torgunia? Tak. O, w końcu przypomniałeś. Wow. Torgunia okiełznuje. Świat, jeszcze jeden. Ciekawe, czy oni są tacy sami, czy bardziej wytrzymali. A co, coś inni byli w ogóle? No, No byli, ten ma bez taki. hełmu. Co? Boże, w ogóle nie czułem, że to jakaś inna tekstura była w tych Nie przeciwnikach. mieli hełmów. Masakra. Nie, inni są. Okej. I To są ogólnie bardziej wytrzymali ci. widzę za kratą miecz. Czy to jest ten miecz, który musimy zdobyć? Nie wiem. Na razie walczy. Okej. Znaczy ja tu ogólnie czekam na was jak coś. O, czekajcie, tu coś jest. O, tutaj można ten. Chciałbym zaznaczyć, że Sardew nas ogląda. Jest na dziamaleniu. Tak, pozdrawiamy Właśnie, nie serdecznie. złożył nam życzeń, chamstwo. Właśnie. A to No ci dobra. pajom okunowano. O, nie wybaczę tego. O, nie. O nie. Ja tutaj się produkuję. No dobra, zabiliście? Tak. Tam jest znajdźka. W tej To wnęce znaczy, tam. tak, amunicja do shotguna, więc Gdzie? PO pod te skałki jakby musisz podejść. Jak widzisz miecz, ten przez kraty, to na prawo. Widzę miecz. No to na prawo i tam masz w kierunku też Kurde. prawym, że tak powiem, taką wnękę z kratami. I tam jest znajdźka. Z kratami. Szkoda, że nie mamy Uzi. No, dobra, to idę Ale dalej Uzi są wtedy. słabe. No ale Ale by mimo było wszystko by coś się innego. A przydało, nie, no. jest, są Uzi. Co? Tu przy szkielecie są Uzi. Ale jaja. Gdzie masz? Aha, widzę. A no to Poczekaj, ja bo od ja nie razu widzę, sobie. żeby on miał. Aha, ma, Boże święty, ma, Zaraz ha. sobie wypróbuję. Gdzie Chodź tu. macie tego szkieleta? Tam dalej podejdź sobie kawałek. Szkielet. Ale dużo amunicji to nie mamy do tych Uzi, więc. Aha, i Nie. leci gościu. Właśnie wypróbowałem Uzi na nim. A to jest stara tekstura, ten co teraz wyleciał, tak? Tak, tak, A, tak, tak. okej, to dobra, już tam ci. Dobra, kojarzę. Nie ma hełmu. Tak, już widzę. Dobra, rozglądajcie się tu, błagam, bo tu są jakieś roślinki, tu może coś być. Jest przejście, ale jeszcze chciałbym tutaj jest coś. O, tu coś widzę, Anna. Można tu wejść? Można. Właśnie, ja tu widzę taką No jest łajdę. takie, ale to nic mi nie daje. Na Nic nie. środku takie coś, tak? O tym mówisz? No. No da się wejść, ale. Nie, tu nic nie widzę. Nic, dobra, Nic. wchodzę w tę dziurę. No to ja już też wchodzę. Wchodzimy w dziurę. Penetracja grupowa. Kurwa, gangba. Pierdolę już od poczola. O Boże, jakie bugi. Boże, na trzy baty. Nie, dobra, to. Kupiliście tam?
Nie, to... czwarty tam ukryty gdzieś. Cichosza taka. Od tyłu. Siedź cicho. Ej, czekajcie, gdzie wy idziecie? Schodzicie na dół, czy skaczecie tu na górze? Wiecie, od tyłu, bez gumy. Ja! Nie, alkohol robi z wami naprawdę złe rzeczy. Dobra, wytłumaczcie mi, gdzie skaczecie. Na dół zeszliście? Jara. Ja idę, idę górą jakby, nie wiem. A, ja jestem na dole, ale tutaj na dole to nic nie ma. A nie, jest coś. Czekajcie, muszę dojść do siebie. Mi nic nie da. Aha, tu jest netrowanie od tyłu bez gumy? Jezus Maria, tu proszę ognie cię. Się zapala. Chodźcie na górę, bo tu coś jest. Tu jest dźwignia, ale ona jest w płomieniach w tym momencie. Chodźcie na górę. Dobra, już idę. Tylko tam uważajcie, bo jedna składek się zaczyna palić. Więc tak, trzeba... ja przyszedłem. A, no to git. To nie było ciężkie. O cholera, czy ja mam pierwszy save z poziomu? Mam. Boże, już myślałem, że zapisałem na tym. Łam, param, pirim. No, kompletnie z anniversary muzyka. No? Tak, z anniversary. A cały czas była z anniversary? Bo tak. Jakoś tak, tak? Bo nie ogarnąłem wcześniej. Dobra. Anniversary. Gdzie teraz? Ja tam przystępuję na ten tutaj cycelek. Na ten środkowy, tak? Tak. Znaczy, no byłem już na środku. Mam nadzieję, że na dole nic nie ma. Tu jest ten ogień, ale da się wskoczyć tam, żeby tą dźwignię przyciągnąć? Też mogę na chwilę tutaj spenetrować. No ja właśnie idę tam. Wejdę w tą dziurę najpierw tam, zanim do tej dźwigni. Nie, penetruję dół. Aha, no bo tu jest takie... sobie na górze. A, tu jest drabina jakby co, można się cofnąć. Można, można. No bo ale już nie garniam. Ja na dole byłem i tam tak... Ale to pociągnęliście tą dźwignię w płomieniach, która jest? Nie, nie, nie. Chyba będzie trzeba gdzieś wyłączyć pewnie te płomienie. Ale no właśnie jestem w miejscu, gdzie można tam z góry się dostać. Ale nie, nie da się. Fakt, bo nie pociągnę jej, bo tu jest... No tak. Wiecie, Frodo jak się przygotowywał, to mył jajka. Kurwa, ten dalej swoje. No wiesz, był przygotowany do tego, że będzie wchodził w dziurę. Dobra, jesteście na górze, chodźcie tu. Tak, już jestem na górze. No i co? Bo myślałem, że PO jesteś tu razem ze mną na górze, bo mówiłeś, że przyszedłeś nie, ten nie ogień. A się wchodzę, ale nie mogę dojść. To co, na razie zostawiamy tą dźwignię i idziemy w tą wnękę tam. Jajka no. Wchodzą. Ten się uwziął na mnie z tymi jajami. Dobra, skończcie już, proszę was. Ten odcinek plus 18, trzeba to zaznaczyć w opisie filmu. No poczekam i nie wiem, czy mogę iść, czy nie. Możesz iść, bo możesz, ja idę. Możesz. To ja wchodzę. Wchodź. Odcinek z jajami. Tak. Ale tu, ta skrzynia się nie da zastrzelić. A, bo czy coś otwiera, dobrze. Może gdzie wy jesteście już? No w tej wnęce tu. U, apteczka. No dobrze. Co? Ja nie widzę żadnej apteczki. No w skrzyni. Ale ja żadnej skrzyni nie widzę. A widzisz, panie. Gdzie wy jesteście? Widzę sekret. A jest. Boże, jakieś odliczenie. A, widzę. Dobra, widzę. To znaczy widzę skrzynię. A ona jest do rozwalania czy do otwierania? Do otwierania. A, okej. Okay. I tam jest sekret. Jak na to nadejdziesz, to jest jakaś czasówka. Gdzie? Jeszcze raz? Jak nadejdziesz na to dziurę. Aha, no to jest taka płytka niby naciskowa. Tak, ale co się dzieje? Aha. A, się... Pewnie coś z sekretem, bo na górze jest sekret. I że niby co, 8 sekund? Ale to gdzieś musi blisko być w takim razie. Kurczę, 8 sekund? Do czego? Już widzę, ten klocek się wysuwa do góry. Tak. Gdzie? Tylko... Boże. No musisz wrócić się i tam jest ten taki klocek się wysuwa. A czekajcie, bo tam coś na dole może być. Ja tam najpierw chcę ten dół ogarnąć. Ja walczę z rycerzem. Ale to jest zabawne, bo jak staniecie na tym klocku i czas minie do zera i on się obsunie, to Lara nadal stoi tak jakby na niewidzialnej teksturze. Tak? Tak. Tu jest jakieś przejście. Nie obczaiłem tego. Ale wy przeskoczyliście dalej? Ja walczę z... Aha, to jest ta czas... O nie. Bo ja tu na dół zszedłem, to jest drabinka do powrotu i tu widzę wnękę. A ja walczę z ludziem. Ja też. Czekajcie, bo tam jest jakaś wnęka. Ale po co ja to otwierałem? To co, czyli jesteś na dole, tak? Ja. No, zszedłem tam, gdzie ten klocek się wy... No kurde. O, wyłączyło ognie. No ale co, schodzimy na dół?
No czekajcie, bo ja na razie tu obczajam. Oczywiście, że tak. No do jasnej cholery. Wskocz mi tu do... No. Tu coś jest. No rzeczywiście. Jest ciemno jak w dupie. Ognie wyłączone. A tutaj nie ma czegoś wejścia. Bo ten sekret trzeba wziąć, no. Wziąć. Boże, żenada. Jaki fail. Tu jest tak ciemno, nic tu nie widzę. Tak ciemno. Czy tu coś jest? Aha, tu coś jest. Kurczę. No bo ja penetruję dół, a wy gdzieś zapieprzacie, żadnej dźwigni, żadnego ognia nie wyłączyłem. Mam sekret. Gdzie czyli na sekret? Dole, tak? Na dół? Mam sekret. Jej. Ale gdzie na dole? No mówię już piąty raz, tam gdzie ten bloczek podwyższałeś, tą. Takie zielone poświaty tutaj? Tak. Aha. I za jedną z roślinek jest przejście, znaczy, no tam taka roślinka jest. Czyli jednak roślinki. A ty, Frodo, już przeciągnąłeś tą dźwignię i tak dalej? Tam na górze tak. No kurde, nie to ja dopiero... Nie widzę tutaj żadnej roślinki. Dopiero tam idę. Jestem teraz na na ścianie, panie tego. Czyli ja muszę podwyższyć ten blok, tak? Żeby tam się dostać na drugą stronę. A tu. I PO teraz mi nie zarzuci, że zapieprzam. Nie zapieprzasz. No więc właśnie. Dobra, już wiem. Dobra, dwa sekrety zostały teraz, któryś z was musi znaleźć. Czekajcie, no za którą rośliną to jest? Ojej, to ciężko. Wejść na ten słup chyba. Tak, z tego słupu. Mhm, z tego środkowego słupu. Słupa chyba raczej. Słupa. No PO, musisz nas tutaj ten, nie? Sam się poprawiłem, spokojnie. Za którą rośliną? Tak lubi. Nie mam za żadną rośliną tutaj wejścia. A ale jest. W którym... Dobra. O Boże. Ale nie da się tam wejść, no o co chodzi? Jezus Maria, gościu. Musi się dać. Wyjdź. Mam wejść po tej drabinie? Nie. Jak stoisz twarzą do drabiny, to przejście jest po lewej. No dobra, ale tam ona nie doskakuje. No spokojnie, z miejsca skoczyłem i skoczyła mi tam. Dobra, no, mam dźwignię. Ale tu ciemno jest rzeczywiście. No ona tutaj nie doskakuje. A ze słupa środkowego. No to muszę wejść na górę. No musisz. No to pytam się, to ten mówi, że nie. A bo ty z dołu tam próbowałeś skoczyć jakby... Tak. W sensie do góry. A, rozumiem. Da. Myślałem, że do przodu skaczesz. Da. Jezu, jeszcze ma pretensje teraz, żebym nikt nie powiedział. No ba. No dobra, to mam pociągniętą dźwignię. Dobra, ja idę po ten sekret. Dobra. Kurwa, że jego. Co? Dobra, jest. Spadłeś? Lamie. Kurwa. Standard. Oczywiście chcę zaznaczyć, że jestem po live'ie. No tak, tłumacz. Więc mam troszeczkę dosyć customów na dzisiaj. Graj. Dobra, w takim razie już się wracam powoli. Sekret jest. Dźwignia jest. Ciemno jest. No, tam jest ciemno. Bez flary się nie obejdzie. No właśnie, musiałem zapalić. No dobra, jestem przy tej dźwigni, gdzie te płomienie zgasły. Czekajcie, bo ja jeszcze sekret zbieram. No ja nie pociągam jej, czekam, tylko mówię, że tu jestem. Ja już się pociągnąłem wtedy. Byłeś już przy tych płomieniach? Tak, no tam wtedy, kiedy ty zbierałeś sekret. Dobra. Ci pojam ochłonowa. Ale to nie. No bo ja myślałem, że ty mówisz o tej, która gasi płomienie. No o tej właśnie. No a ja mówię, że już jestem przy tej dźwigni, tam gdzie ugasiłeś płomienie, rozumiesz? Nie, to nie. No to o tym mówię cały czas. Frodo zrozumiał. A ja nie. Już ją przeciągnąłem przez ciebie. A iść ty, pędzwale. No bo wprowadziłeś w błąd. Tłumacz się. Dobra, tu się drzwi otworzyły, więc ja już tu czekam, znaczy krata. Czekaj. Co się otworzyło? Nic się nie pokazało, że się otworzyło. No ale wyskoczyłem stąd i widzę, że jest krata podniesiona. Czekajcie, gdzie to było? A. Matko, pogubiłem się. Na dole gdzieś? Ale ta krata? Gdzie to jest? Ta krata, no. Tak. Poczekaj, bo ty sekret brałeś, tak? No to wracasz i... Jak ale miałeś nie ten... wiem, jak się wrócić. Tą samą drogą, którą wszedłeś tam. Tą ciemnicą musisz wrócić. Dobra, jestem. No, brawo.
No to czekam tu. Frodo, znalazłeś? Co się otworzyło? Tak, już krata na... O, shit. Ale to wszedłeś już tam? No, też wejdź. Poczekaj, ja dopiero przyciągam. Wejdź, wejdź. No dobra. O, cholera jasna. Dlaczego? Gdzie to tak się otworzyło? Aha, jeszcze wczytałem na dole, wiesz? Zapis z pierwszego poziomu. Gdzie na dole? Na dole, gdzie ta woda jest. To tam... Tam trzeba wejść do tej wody? Nie, nie, to tam, gdzie te płomienie się ugasiły. W tym... Przeciągnąłem dźwignię tam, gdzie były płomienie. Gdzie dalej się otworzyło? Przeciągnąłeś tam, gdzie były płomienie. To wyskakujesz, tak. I tam nie przestrasz się. Dobra, można tak? Można. To jest proste. To jest proste, jak już się wie, co się dzieje. Ale tak myślałem, że coś tu będzie, bo to no, bo podejrzane. Tak jest, no. Aha, tu są te. Znowu są te. Ostrza. Mhm. Coś jest za nimi? O kuźwa, co to jest? O mój Boże święty, co to jest? Wyjdź stąd. Zginąłem? Nie. Boże święty. Nie, 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 wyjdź stąd. Co to w ogóle jest? Ile to masz życia? A to jest czwórki. Ale to też tak wyglądało identycznie? A, takie to czerwone to było? To ja tego nie pamiętam. Tak. No tam na koniec w chorusie. Wow, ale to ma... A pierdziele. Co to jakiś diabeł? Jak to nazwać? Taki ciapacz. O, jeszcze się podpalił. On może podpalić, jak się podejdzie? Tak. Ale on ma życie. Kurde, no. No ma ponad 1000 HP ileś tam. Dobra, tu widzę kolejne płomienie. Ale wystarczą dobre skoki. No ale trochę mi życie niestety zjadł. Tu jest jakaś woda. Czekajcie, może Uzi? Tu coś jest, jest klapa. Już go zabiłeś? Nie. Tak. Jeszcze nie. Gdzie on jest? A czemu on się schował? A gdzie jest tutaj? On tam biega po tym pomieszczeniu. Dobra. Dobra. Co teraz robimy, bo ja nie za bardzo ogarniam. To są ognie, to nie wada, nie nada. Że tak... Dobra, tu jest do wody jakieś zejście, ja tam idę. Tak, no czekaj, to... ja najpierw penetruję sobie to pomieszczenie. Okej, okay. No to penetrujcie tam, a ja sobie popływam. Wyłącz tryb ATHD. Ale nie, ja już przebiegłem tam to pomieszczenie. Jak znajdziesz sekret, to będę bił brawo na stojąco. Dobra, plum. Czy tu coś jest? Tu mogą być znajdźki w tej wodzie. To jest znowu labirynt, czy mi się wydaje? Tam jest dźwignia, ale... Masz urojenia. Znalazłem dźwignię, jak coś. On ma urojenia. Ale w tej wodzie coś może być jeszcze... Aha, tu się coś podniosło przy tych płomieniach. Ale ja nie wiem, czy ja zdążę wrócić teraz. Aha, tu są... bełty do kuszy. No, kamero. Kamero! Ja nie wrócę, nie zdążę w życiu. Kurde. Gdzie masz bełty? Nie będę musiał wczytać. W tym pomieszczeniu, gdzie była dźwignia. No dobra, mam. Tak, ale ja nie zdążę. Tylko, że właśnie, powietrza mało. O kurczę. Ja muszę jeszcze raz. A już teraz wiem przynajmniej, gdzie ten, gdzie dawaj, płynąć. Dawaj. Nie chcę marnować apteczki. Jedziesz, Lara. Wierzę w ciebie, cipo. W ostatniej chwili. A, udało się. Kurde, to tylko ja powtarzam. Ja po tyle lama jesteś. No bo rozglądałem się. Wiesz. Lama. Nie powiem, kto odnalazł bełty do kuszy, które leżały, no, na dnie. Lama. Dobra, będziesz chciał, żeby ci pomóc. Nie będę nic mówić. Jak się zgubisz gdzieś, zobaczysz. A i tak nie da się tutaj wejść. Da się, tylko co tak... z brzegu stanąć tego ognia i cię nie... Tak, żeby się nie podjarać? No. Dobra, już wychodzę. Może się nie podjarasz, ale ci HP leci. Oj tam. Ale to w sumie dziwne, powinny te płomienie się zgasić. O nie. Jak to było? O kurczę, zjarałem się. Jak to się zabijało? Co się zabijało? No zaraz zobaczycie. Jestem tu. Jak jesteście na górze, wejdziecie na górę, to... Nie mogę wejść na górę. Dobra, już wiem jak. A to też ale sobie poradzić. Aha, Boże, dobra, wiem. Trzeba, już wiem. No, zajebiście. Nie mogę wejść na górę. Czemu?
Jaram się. Ale no przy samym tym klocku, który ci się podniósł. Tam jestem, sobie. Ona tutaj nie chce wejść. A no to mi weszła. Mi też. O, jest w końcu. Dobra, to już wiem, o co chodzi tu z tym. Tylko nie widzę, czy on... Chyba już, dobra. Nie chcę cię straszyć, PO, ale jeszcze raz trzeba tam wejść na górę. O kurwa, duszek. Trzeba go zniwelować w wodzie. Tak, i trzeba jeszcze raz wejść na górę. Ciekawe, co nam to dało tutaj. Czy to można tędy przejść? Chodź tu jebanie. Tam widzę jakiś artefakt. Tu są jakieś zjazdy. Tam coś widzę, a tam widzę dwie dźwignie. Da się tam doskoczyć? A da się stąd pewnie. A sardynia pewnie sobie siedzi i się śmieje. Oż kuźwa, co ty Laro wyprawiasz w ogóle? Czy ja ci kazałem tam skoczyć? Nie. Słuchaj się mnie. To nie zginiesz. Pan każe, ty wykonujesz polecenia. A to... Tam widzę też jakiś artefakt. Co my tutaj mamy? Aha, tam są dwie dźwignie. No właśnie tam idę teraz. A tu są... Aha, one pewnie te kolce tutaj, no. Tak, tak. Zasuwają, tak? Ale też czasówka. Co? Żartujesz. Mhm. Nie. Nawet sekundy się pokazują. Co? Ale przy pociągnięciu tej drugiej, tak? Rozumiem? Tak. Kurde. No ale Laro, o. Aha, dobra, to ja zapisuję przy tu tej jest drugiej. Ta półka. Ale takie dźwignie mogą działać jako czasówka? Co no na to wychodzi. Tak. Bo ja nigdy z czymś takim... W klasykach nie... tego nie masz. No bo naprawdę nie spotkałem się z tym nigdy. No faktycznie sekundy lecą, ale to którędy trzeba biec? Tędy tu? Nie wiem, biegnę na ślepo. Już biegniesz? Biegnę na ślepo. Aha, dobra, widzę tam. Klapa i kolce. Klapę widzę, ale czy ja stąd doskoczę? Doskoczę. Ja muszę poczekać jeszcze raz, muszę to wszystko zrobić. Jezus Maria, nie zdążę. Chyba, że zapiszę tu. Niestety. Jezus, skakuj. Dobra, udało mi się. Tak. Ale czekaj, to na czas był... Nie, na czas jest tylko klapa. Te kolce nie. Tak. Mhm. To proste było. No, nie było takie trudne. Dużo czasu dosyć było. I tam się kolce dalej chowają i można dalej skoczyć. Ty włączyłeś stoper? Tak, pytałeś się o to na samym początku odcinka. Aha. Skleroza. No wiesz, na emeryturze już jestem, tak? No tak, starość, nie radość. Oto. I stamtąd gdzie doskakujecie? No tam jest taka wnęka. Ja to zrobiłem za pierwszym razem sobie. No mi też się udało za pierwszym. Dużo czasu było. Tu są roślinki, czy tu coś jest? Nie. Tu jest ciemno znowu. Tam na kucki, nie? Tak. Ojej. Idź, kobieto, idź, a nie się zatrzymujesz. Wróciliśmy do tego pokoju. Do tego głównego? No z tego tam, gdzie była ta bestia. Zabraliście po drodze naboje do Uzi, tak? Tak. Czekaj, bo ja jeszcze tu idę, nie ogarniam. Aha, i tu jest ten zjazd. Masz na górze Monkey Swing. A, rzeczywiście. Tylko musi mi się flara wypalić. I teraz do tego artefaktu się dostaniemy. Bo ja od razu zjechałem, nie? No wiem. Znaczy ja od razu zauważyłem właśnie, że coś jest na suficie. Myślałem, że tam dalej coś będzie. A czekaj, bo tu jest krata. Nie, tu nic nie ma, dobra. Ale na razie sprawnie idzie. No jako tako. I to nie głupi ten custom. 24 minuty. I co, nagrywam do 55? No, tak myślę. No zobaczymy, czy nie utkniemy nigdzie. Kurde, dobra, nie, ale jakość tego customu jest zajebista. Tekstury... No. Ja tego nie widziałem przy pierwszych dwóch odcinkach, bo miałem zjebane. Dobra, mamy krzyż znowu jakiś, więc w ogóle what the fuck. Tak, tylko że niebieski. Tak, no ale znowu krzyż. Wtedy były czerwone. A nie miały dwóch kolorów? Jeden był czerwony, a drugi nie, był Nie, oba były czerwone. A nie był drugi żółty? Nie. Muszę to sprawdzić. Deltonista jesteś. Nie wiem, czy mnie nie oszukujesz. Dobra, zjechałeś na dół? Rycerz jest. Aha, dobra, widzę. I straciłem życie w bezsensowny sposób. Wezmę pierwszą apteczkę ever. Naprawdę nie brałeś apteczek? Nie. Jakoś to nie wierzę. No to sprawdź sobie.
W tej sali z krzyżem już nic nie było, tak? No ja tam nie widziałem nic. Dobra, ale gdzieś ta krata się otworzyła. Na dole chyba gdzieś. Ale ja pokonuję na razie tego rycerza. A ja już go sobie... Wyłącz tryb ADHD, PO! Co? Wyłącz tryb ADHD, PO! Spierdalaj. Nie powinien, dobrze idzie. Dobra, idziemy w takim razie tu. Aha, krata się zamknęła, więc jeżeli jakiś sekret pominęliśmy, to już nie wrócimy. Trudno się mówi. Nie chcę nic mówić, to jest woda. O Boże, kolejny labirynt jakiś? Ale dobra. Tu mnie intryguje, na przykład... Z tymi wazami nic, nie? No nic. Dobra. Aha, bełciki. W którym miejscu? Ale my kuszy nie mamy. No nie mamy. Ja myślę, że po sekrecie pewnie będzie kusza. No możliwe, albo w tym drugim była. Albo w tym poziomie. Drugim. A czekajcie, bo to są dwie drogi, gdzie mam płynąć. Na lewo popłyniesz, będzie kusza. A widzę. A czy bełty. Jak się rozpędził, od razu kuszę chciał. Tak. Tak z kuszą związane, no. No dobra. Długo się tam płynie, czy...? Nie, chwilę. Aha, to dobra. Na prawo jest dłużej, że tak powiem. Ale jest wyjście, dobra. Okej, okay. Co tu jest dalej? Czy coś na mnie tu wyskoczy? Tak. Aha. Boże, dużo tych rycerzy tutaj. No, jeszcze są irytujące mega. Przynajmniej mnie irytują. Ale to jest ta z tych pierwszych lokacji tekstura, ale tak, to tak, ci, tak. Ci słabsi, mm-hmm. Więc nie narzekaj. Wiem, ale i tak mnie irytują. O kurwa, daję, że wpadł do wody. To są pochodnie, czy mi się wydaje? A to nie... Kinkiet. No, to zabawy z pochodniami. Tutaj mamy płomień ogólnie do podpalenia, ale co z tym zrobić? Grzechotki. Ale czekajcie, na razie tą pochodnię zostawię w spokoju. No ginszesz. O, co to jest? To jest desert? O, jestem przy trupku, też widzę. Na razie walczę jeszcze, albo... poczekajcie. No luzik, jestem tutaj cały czas obok, więc luz. To jest pistolet czy desert? Rewolwer. Nie, rewolwer zwykły. Jezus, jeszcze jeden wyskakuje. Ten taki silniejszy. Tak. I tu widzę do podpalenia te. Jak to się nazywa? No kurczę, no nie mogę go zabić, no. Sześć naboi. Ja teraz tego też nie mogę zabić. Tego pierwszego jeszcze walę. Nie, ja tego drugiego. O, dobra, udało się. Ciśnij mu w klatę, no. Dobra, ja się rozejrzę w tym czasie, jak Peo sobie tam walczy. Teraz walczę z drugim. O, spoko. A ty, Frodo, co robisz? Poszedłeś tam dalej, czy coś z tą pochodnią kminisz? Nie, no, tu się rozglądam. Słuchajcie, o zgrozo, szybciej rozwalam tych lepszych niż tych gorszych. Tu jest też jeszcze jakieś przejście. No właśnie, nie wiem. Dobra, biorę tą pochodnię najpierw. A, czyli najpierw zapalasz? No bo tam są takie, no jak to się nazywa, na ścianach. Spieprzaj, ty święty gralu. Widziałeś to, do podpalenia. Tak, tak, są. Takie kadzidełka, jak to nazwać, tak, nie wiem. Tak. Sam jesteś kadzidełko. Peo, nie odzywaj się. Dobra, to jest wejście na górę. Nie, dobra, to najpierw to zapalić. Bo się zamknę sobie. Nie, bo może jak Sardok. O, to. Bo może... No właśnie. Na pierdziele, no. Nawet przerywa wypowiedź króla TR. Bo może coś jesteś otwiera... paziu zwykłym. O Boże, kolejny. Co to otworzyło? Te słupy się tu podwyższyły, czy mi się wydaje? Kolejny Władzio wyszedł. A ja nic zapaliłeś... innego. Zapaliłeś już te? Tak. Co wy zapalacie? No z pochodnie. Ja tutaj mam kolejnego pazia. Ale poszedłeś na górę dalej tam? Nie. Tak, tak, podnoszą się te. No to nie idź tam dalej, jeszcze tą pochodnię ogarnij. Bo ten paź, gdzie on wyskakuje? Tu dopiero, no to poszedłeś dalej, dopiero ja go teraz mam. Gdzie macie te pochodnie? No, na takim podejście, no jak wół widać. No, zapisz się. No kurwa. Sorry, że klinę miałem nie przeklinać. Takie postanowienie na nowy rok. Ja, i już drugiego dnia niestety ci się nie udało wytrwać przy nim. Dum dum, tr dum dum. Tutaj jest ten... A, mamy darmową flarę. Jakiś blok na górze. Ja jeszcze nie wlazłem na górę. Czekajcie, bo ja dopiero jaram. Niezdrowo. No pochodnie, tak? Pucho. Trzy są, tak? Tak.
I możesz już potem rzucić tą pochodnię i iść tam, gdzie zabiłeś tego trzeciego pazia. Zdzisława. Jaka nazwa w ogóle. Paziu. Garzynka wyszła. Dobra, czy wy przesunęliście ten blok? Znaczy Frodo? Tak. Bo co on mi tu daje? Aha, bo dostanę się dzięki niemu tam, dobra. Aha, bo też się mnie nie pytasz, czy... Dobrze, no dobrze. Ale o co? A bo... Nie no, bo Frodo jest już dalej niż ty. Spytałeś najpierw, czy przesuwaliście? A, nie, Frodo, czy ty przesuwałeś? Tak, no bo pytam się Frodo, bo on jest dalej niż ty i pytam się, czy zapieprza dalej, czy jest w tym samym miejscu, gdzie ja. Gdybyś wiedział, też przesunąłem ten bloczek. Dobrze. W takim razie ja też. Przeskakuję tu na ten. Aha, tam na górze jest artefakt znowu świecący. Znowu chyba krzyż niebieski. Tak, prawdopodobnie tak. A tu na górze są drabinki, ale stąd się chyba nie da doskoczyć, prawda? Da się. Na te siatki? Mhm. Nie da się. Kurde, ale mam rżnięcie jakieś. Musisz ten głaz, znaczy ten blok sobie przesunąć do końca. No i co mi to da? I wtedy na taką półkę tam sobie skoczyć z tego. Jaką półkę? O czym ty... Pieprzysz. Ale no serio, no skaczę tu na wprost i jestem na takim podejściu i z tego się nie da skoczyć na tę drabinkę. Poczekajcie. A wysunęliście sobie ten głaz? I przesunęliście... Głaz? Znaczy ten taki blok. A na lewo trzeba go przesunąć. No przesunąłem go i przeskoczyłem na ten podest, ale na te drabinki się nie da. Bo trzeba go na lewo bardziej przesunąć, wiesz? Aha, bo wy mówicie... Jeszcze. No, do końca. Wy mówicie przez tą barierkę tam. No tam. Na drugą stronę. Na tym balkoniku na lewo? No. Czyli tak jakby przez barierkę skaczecie, tak? Tak. Dobra, nie. A ja poszedłem w drugą stronę. Nie przez barierkę, tutaj na lewo jest, o. Ja skaczę w ogóle gdzieś indziej. Wskoczyłem na te bloki, które się nam wysunęły. Do góry. Nie, no nie wytrzymam, rycerz mnie zabił. Aha, tego się nie da złapać? What the fuck w ogóle? Da się. Nie no, to jest jakiś dramat. Ja próbuję skoczyć tam, gdzie jest artefakt i nie da się złapać tego. Słuchajcie, ja mam jakieś klatkowanie, nie wiem do czego. Może zaraz przejdzie. W sumie teraz też miałem. Też miałem klatkowanie, więc to chyba od lokacji. Duża lokacja. Ja tu gdzieś zjeżdżam, ja nie wiem gdzie wy jesteście, ja poszedłem gdzieś. Ja jestem na drabince. O fuck, gość mnie zaatakował. I mamy jakąś skrzynię tam, widziałem. Dzisiu czy Grażynka? Jesteś tutaj, gdzie ja. To znaczy ta silniejsza wersja, czyli nie wiem, Grażynka? Dobra, czyli silniejsza wersja to Grażynka, tak? Dobra, okej, widziałem, że do tego nawiązujesz. No gin, kurde, no. Nie wiem, co spaliście, ale to wino daje swoje. Daje moc. Daje moc. Niech mocz będzie z tobą. Dobra, mam skrzynię w niej. Co jest? Boże, jakaś różowa. Aha, amunicja do tego. Do shotguna. A, ty gdzie jestem teraz? Kurczę, muszę go zabić najpierw, męczę się. Ale jesteś tam gdzie ja, tak? No, tam... Gdzie ty mówiłeś o tym skoku, tak? Czy tak, nie? Tam skrzynka jest, nie? Tak, ale dopiero teraz da się na tą drabinkę tu doskoczyć. No po drugiej stronie jest skrzynka, zanim wejdziesz na kratę, no to po drugiej stronie jest jeszcze, możesz sobie skoczyć. Na jaką kratę? Zanim wejdziesz na kratę? What the fuck? Znaczy, no nie na kratę, no tą siatkę, no na litość. To wszedłem na siatkę i co? Nie mogę tam doskoczyć na drugą. Ale no wlazłem na siatkę i przesuwam się w lewo teraz. No. No i tam jest pochylnia. No zaraz ogarnę, bo ja dopiero tam idę. Ale wy miałeś PO tego rycerza? Nie. A no właśnie, to ty skoczyłeś od razu na skróty, że tak powiem. No właśnie, on poszedł od razu na siatkę. Gdzie wy macie rycerza? Po drugiej stronie jeszcze. Musisz przesunąć sobie ten bloczek tak, żeby skoczyć na te na środku tam pomieszczenia takie bloki wystające. Co? Widzisz tam te bloki, czy nie? Jakie bloki? No masz takie na środku pomieszczenia. Normalnie bloki i na nie się da wskoczyć, prawda? I z tego balkoniku, z tego klocka, który przesunąłem tam masz. Sobie klocek na balkoniku na lewo. Ale ja go przesunąłem na... I mam tutaj do drabiny do spinania, tak? No to przesuń go na prawo i tam z prawego końca przeskocz sobie na te bloki tam, które są na środku pomieszczenia.
Bo ja zrobiłem tak od razu, że na prawo go przesunąłem, a Frodo ci kazał. No bo Frodo ci kazał i ty skróciłeś sobie drogę. Ja mu kazałem na lewo? No tak mówiłeś, że przez karietę skakać. Powiedziałem na lewo, to powiedziałeś tak. No widocznie tak, żeby cię olać. Dzięki. Boże. Boże, szczery do bólu, po prostu. Wybaczcie, ja że teraz zapamiętam. Macie... Wybaczcie, że macie freeza teraz, ale byłem po prostu w, no, przy zapisywaniu. I łapteczkę miałem małą. Ja to sobie zapamiętam. Było się mnie słuchać, widzisz? Na prawo sobie przesunąłem od razu. A on tam... Ty zawsze Frodo cheatujesz, na skróty to wszystko chcesz robić. Jak na... Jakie skróty? Ja idę no nie olewasz. Tak. No, jak to można? Dobra, mam to artefakt. To widział. To dobra, jeszcze nie mam artefaktu. Ludź. Tak, to jesteś w dobrym miejscu. Mam artefakt i co się otworzyło pod wodą przejście. Dobra, jeszcze nie mam artefaktu. Nie mam jeszcze artefaktu, spadaj. To ja też nie mam, nie martw się. Będę dobry kolega, poczekam na was. A co ty? Frodo przejął pałeczkę ode mnie i zapieprza. Wyłącz tryb ADHD. Aha, tu jesteśmy, dobra. Gdzie jest ten artefakt? A gdzie jesteś? Teraz zabiłeś tego gościa? Tak. No to idziesz tam dalej tą ścieżką i skaczesz teraz na tą drabinkę, tą siatkę. Ciekawe, czy to nie ma sekretu. Czyli wracam, tak? No teoretycznie... Ja byłem tam pierwszy raz na tej siatce, bo ja poszedłem dobrą drogą, a ty poszedłeś na skróty, chodzę więc... na górę na drabinę i idę na lewo na maksa, tak? Tak jest, i tam potem na górę. A tu się otworzyło, okej. Okay. Niebieski krzyż, kolejny. Słuchajcie, mam jakieś ściny, nie wiem o co chodzi. Ja też miałem czasami, więc... To wydaje mi się, że zależy od momentów, od ale lokacji. Ale tam nie da się doskoczyć na ten filar. Ale do góry! Do góry, ty od jesteś na siatce, odskakujesz? To do góry! Nie odskakuj do tyłu. Na maksa na lewo, tak? Tak, i do na samą górę, tam masz przejście normalnie. Jak na samą górę? Przecież tam nic nie ma. Jesteś nie, na siatce? Przesuwasz się maksymalnie nie, jeszcze nie jestem. Aha, no to dopiero jak będziesz na siatce, to maksymalnie na lewo. Ale tam już byłem i tam nic nie ma. Jest, to jak ja ci mówię, że tam jest, to jest. Posłuchaj się nas, wejdź na tą siatkę, przesuń się maksymalnie na lewo i do góry. Jak możesz mi wmówić, że tam nic nie ma, skoro przed chwilą to zrobiłem? Ale tam byłem przecież, kurwa. No to nie patrzyłeś, załóż okulary. Mam okulary na nosie. No to, nie wiem, mocniejsze musisz kupić. O, rzeczywiście. O. No i co? Teraz proszę mnie przepraszać. Nie. No chamstwo, zapamiętam sobie. Frodo, gramy dalej, idziemy, płyniemy, tak? Tak. No to płyniemy. O, jak opada fajnie. O, jakie znajdźki tu fajne i w ogóle. O, sekret. O, drugi sekret. Ej, no zobacz, ile tych sekretów to nam dali. Uzi, shotgun. Co my jeszcze tu mamy? Bazooka. I jak ja to mówię, naboje do granatów. Mhm. No dobra, to ja tu czekam jakby co. O Boże, zapis. Peo, masz artefakt? Idę sobie kurczkami. A, no to jesteś już blisko. A Frodo, czekasz, tak? Czy zjeżdżasz tam na dół? Kurde, ja chyba skończę odcinek, bo to nie da rady. Skratkuje mi co masakra jakaś. No to dojdź do tego momentu, gdzie my jesteśmy chociaż. To skończymy w tym samym miejscu. Po prostu nie da się tego oglądać. No to dojdź do tego momentu. Przecież mam miejsce na dysku. No mi aż tak bardzo nie klatkowało, żebym, wiesz, żebym aż nie mógł grać, ani żeby nie można było tego oglądać. Tylko czasami jakieś tam ścinki. Lol, co to było? Ale Frodo, ty zjechałeś tam na dół? No, chciałem wpłynąć do tej wody. A, no to ja wpłynąłem, czekam już tu. Wypłynąłeś już? Tak, i czekam tu i nic dalej nie robię. Aha, to czyli... wpłynęliście tam, tak? Tak, i czekamy tu na ciebie. Kurwa, tak mi klatkuje. Tylko kurde, sekretu nie widziałem nigdzie drugiego ani trzeciego. Kurwa, masakra. No to tylko dopłyń i możemy skończyć. W sumie 40 minut jest odcinka. No i dobrze. Tyle wystarczy. No. Ja jestem jeszcze po live'ie za...
pamiętajcie o tym. Kurwa, gdzie to się płynie? A tam nie ma chyba labiryntu mega. Nie, nie ma. Jest normalnie jedna ścieżka. No, normalnie jedną ścieżką się płynie. Dobra, ale tam nic nie widziałem. Dobra, no to stań tu przy tym zjeździe, tam nie zjeżdżaj, bo tam może być coś dziwnego pewnie. No dobrze. No to żegnaj się w takim razie. Ja? Tak? No bo witałeś się. No dobrze, moje robaczki. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli tak, to zapraszam serdecznie do subskrybowania, komentowania i ocenienia i do wyczekiwania kolejnego odcinka z tej Zagrajmy w koło finalnie po The Braveheart Sword. Ze mną byli... Torgus, cześć wszystkim. I Frodo, trzymajcie się, do następnego. Hehe.